Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. To słowa świętego brata Alberta, które od 20 już lat inspirują osoby skupione wokół Zabrzańskiego Koła Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta do działania na rzecz osób bezdomnych. Towarzystwo się rozwinęło na przestrzeni lat, sprofesjonalizowało, staramy się pomagać dobrze, mądrze, z miłością, więc tylko możemy dziękować Panu Bogu za wszystkich, których postawił na naszej drodze. Tym, którym pomagamy, ale i tym, którzy nam pomagają pomagać, bo bez takiego szerokiego wsparcia środowiska to nie byłoby to możliwe. W pojedynkę nic nie zdziałamy. Jubileusz koła był nie tylko okazją do podsumowań. Zarząd podziękował osobom, instytucjom i firmom, bez wsparcia których trudno byłoby prowadzić działalność na rzecz ubogich na tak szeroką skalę. W gronie laureatów wyróżnienia świętego Alberta znaleźli się m.in. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, przedstawiciele urzędów marszałkowskiego i wojewódzkiego, a także właściciele przedsiębiorstw. Podejmuje szereg działań, tak, ażeby ich podopiecznym żyło się lepiej. Aktualnie też rozstrzygaliśmy konkursy, w których Dom dla Kobiet prowadzony przez Towarzystwo Brata Alberta składał wnioski o wsparcie, o środki na prowadzenie programów profilaktycznych dla pensjonariuszek swoich. Wiadomo, że te osoby no, często jednak mają jakąś przeszłość związaną z uzależnieniami, że potrzebują dużego wsparcia, ażeby rozpocząć to nowe, drugie życie. Nie da się samoistnie pomagać, trzeba jednak te siły łączyć i wspólnymi siłami starać się pomóc osobom potrzebującym. Drugi dzień obchodów jubileuszu zainaugurowała uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha, której przewodniczył ksiądz biskup senior Gerard Kusz. W ogrodzie przytuliska dla mężczyzn przy ulicy Kochanowskiego odbył się także tradycyjny piknik trzeźwościowy. Co dobrego pan przygotowuje? Mamy więc tak dwa rodzaje kiełbaski, zwykła, biała, krupniok. Do krupnioczka jest kiszony ogóreczek, no i tutaj jak widzimy z tyłu w namiociku ciasto, kawa, herbata, co kto. To dla wszystkich mieszkańców taki czas relaksu i odpoczynku? Tak, praktycznie tak, bo jednak przed tym dniem, pamiętam, bo tutaj drugi rok jestem, znaczy się drugi raz to robię, to jest trochę przygotowań. Chcemy przede wszystkim też zintegrować i społeczność lokalną tutaj z tego naszego śródmieścia, centrum północ, prawda, dzielnicy. A także chcemy, żeby osoby, które tutaj mieszkają, zaprosiły swoich najbliższych. Czy to rodziny, czy tam kogoś, kto jest dla nich bardzo bliski. Dlatego ten czas jest takim jedynym w roku dniem otwartym przytuliska. Można sobie tutaj przejść, wejść, zobaczyć, jak to wygląda. W tym roku tutaj podopieczni przytuliska byli na dwóch zawodach. Leśny Run, zajęli całkiem niezłe miejsca, ulokowali się w pierwszej 30. No i przede wszystkim poznali jakby co to jest też proces treningowy, co to jest przede wszystkim ciężka praca nad sobą, nad własnym ciałem, ale także aspektem gdzieś tam moralnym, samodyscypliną. No oprócz takiego tradycyjnego dzisiaj propagowania tutaj trzeźwości, na terenie przytuliska będzie też pokaz bokserski. Idea pikniku zrodziła się wiele lat temu. Jej organizatorzy od samego początku chcieli w ten sposób zachęcać mieszkańców do zabawy bez alkoholu. I to się udało. Ludzie się generalnie lubią bawić, przez to też zapominają o różnych problemach. A tutaj było bardzo dużo problemów w 2002 roku. No i tak sobie myślę, no kurczę, fajnie, żeby ktoś z zewnątrz przyszedł, żeby ci ludzie, którzy tu mieszkali, czyli rodziny, kobiety, dzieci, mężczyźni, żeby po prostu poczuli, że życie jest piękne, życie jest fajne, przede wszystkim na trzeźwo. Współorganizatorem imprezy była Rada Dzielnicy Centrum Północ.